Rok 2016 ma być podobno rokiem wirtualnej rzeczywistości. Tak chyba twierdzi też Samsung, który mocno interesuje się tematem i oprócz nowych flagowych smartfonów zaprezentował wczoraj również to cudeńko, czyli małą kamerkę Gear 360. Kamerka składa się z dwóch 15-megapikselowych obiektywów, które w sumie obejmują pole widzenia 360 stopni i są w stanie rejestrować wideo w rozdzielczości Ultra High Definition. Trzeba pamiętać o tym, że Ultra HD w przypadku filmów sferycznych to nie jest taka wcale przesadnie wysoka rozdzielczość, ponieważ no, jak wiadomo, pole widzenia jest znacznie większe. Maksymalna długość filmów nagrywanych przez tę kamerkę to 30 minut. Kamerka waży mniej więcej tyle co smartfon, posiada slot na karty microSD, no i oczywiście współpracuje z telefonami. Telefon może służyć jako wizjer, telefon może służyć jako pilot zdalnego sterowania. Jeszcze jedną ciekawą funkcją kamerki jest to, że może służyć także do strumieniowania obrazu. Ja miałem tę okazję przetestować obok. Jakość jest powiedzmy średnia, ale w tej chwili może dam Samsungowi kredyt zaufania i stwierdzę, że to jakieś tutaj problemy po prostu na targach. Warto zwrócić też uwagę na nową wersję hełmu wirtualnej rzeczywistości Gear VR, który sprawia wrażenie znacznie przede wszystkim lżejszego i znacznie wygodniejszego od poprzednika, który był dość toporny. Cena sprzętu nie jest jeszcze znana, ale sugeruje się, że wyniesie około 400 euro. Wydaje mi się, że w takim wypadku Gear 360 nie stanie się może rynkowym hitem, ale dla niektórych osób z pewnością będzie ciekawym gadżetem wartym rozważenia.